Witamy wszystkich widzów podróży z Maciejem. Tym razem zapuścimy się w nieco inną podróż, bo podróż kulinarną i pogotujemy. A gotujemy dzisiaj... Pierogi. Polskie, ruskie pierogi. Przed jedzeniem pierogów dobrze się najesz, bo zjemy od razu wszystkie pierogi. Mamy tutaj szereg produktów, z których wcześniej niektóre rzeczy już przygotowaliśmy. Ugotowaliśmy ziemniaki, dosyć spore jak widać. Rozrobiliśmy je z serem i dużą ilością eleganckiej cebuli. Ziemniaków nigdy nie za mało. Jeżeli farszu trochę zostanie, można go potem dojeść albo zagospodarować inaczej. I to jest w zasadzie główny składnik tych naszych pierogów. Farsz, to co będzie w środku. Mam mąkę, z której zaraz rozrobię ciasto. Elegancki wałek. Trochę wody. Zdrówka. Niech wam się dobrze ogląda, nam się dobrze gotuje. Dobra. Zabieram się za zrobienie ciasta. Sypiemy mąkę. Nasz blat. Wcześniej wyczyszczony, oczywiście antybakteryjnie. Tak? Tak jest. Mniej więcej kilogram mąki. Usypuję taki wulkan, kopiec, który to wbije jajko. Tryk. Jajko i chyba trochę wody, z tego co pamiętam. Ciasto rozrabiam generalnie bałtając wszystko ze sobą. Na początku jest dosyć niewygodnie, bo wszystko klei się do palców. Ale z tego powstaną zajebiste pierożki. Ja już czuję ten smak, ja wiem jak to pachnie. Nasz przepis na pierogi bazowaliśmy mniej więcej na poleceniach naszych mam. Lekko go zmodyfikowaliśmy, bo zapomnieliśmy co dokładnie trzeba zrobić. Ale za każdym razem mniej więcej pierogi wychodzą jadalne. Generalnie podczas tego tego i bobostrzyń nauczyliśmy się dosyć sporo gotować, bo umiemy teraz upiec też chleb, umiemy zrobić pierogi. Ostatnio robiliśmy pad thaja. Sok w bretońsku, tak. Bigos. Bigos to już udało. Żeberka w kapuście. Same smakołyki. Placek już nabiera kształtu. Masa się ujednoliciła. Jeszcze trochę ją pognotę i zaczynam robienie takich placuszków na pierogi. Ciasto wydaje mi się, że jest zajebiste. Ucinam kawałek. Resztę wstawiam na bok, można coś przykryć czymś, żeby nie wysuszyło. Na pewno. I zabieram się za lepienie placka, wałkowanie tego kółeczka, z którego też po chwili będziemy wycinać już nasze pierożki. Napełniać je po kolei farszem. Plan jest, aby zrobić około 200 pierogów. Żeby nam nie brakło przypadkiem, żeśmy sobie pomrozili na gorsze czasy, a zresztą jak już siadać i robić to albo grubo, albo wcale. Dokładnie. Ciasto już wyrobione, wywałkowane i gotowe do wykrawania. Bierzemy nasz kufel, dociskamy i tak oto tutaj piękny kawałek ciasta, do którego wkładamy kuleczkę i lepimy pierwszego pierożka. Wygląda cacy. Już go można jeść, praktycznie inno wygotować. Układamy go na ścierkach, żeby tutaj dojrzewał. Tak, wszystkie ścierki się już zapełnią. Wtedy zagotujemy wodę na kuchence. I zaczniemy je po kolei wrzucać, gotować i wyławiać. Zaraz pokażemy jak to się robi. Tymczasem do boju. Ważne jest, żeby naprawdę była pierogowa współpraca. Jedna osoba robi jedno, druga robi drugie. Wszystko musi się zazębiać. Ja też często lepiej pierogi, nie ma to tamto. Proszę bardzo. Napuchnięty. Aż taki widać, że gruby, lekko za gruby, to ciasto jest na nim tak naciągnięte, ale z niego właśnie wyjdzie taki smaczny
cukieru, którego jak poleję w śmietanku i roztopioną cebulą w masłem i go przekroję go tak, on wtedy tak się rozłoży dla mnie. Po prostu to będzie ten pieróg. Są różne szkoły klejenia. Ja to robię trzymając pieroga taką łódkę. Mam ciasto, którą palcem po prostu zgniatam to ciasto, masę w ciasto, a potem opuszkami palców zaciskam. Cyk, 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 cyk. Ważne, żeby nie było szczeliny, bo potem może zdarzyć się, i na pewno się to zdarzy, że część pierogów się rozwali. Rozwali się w wodzie. A masa jest taka zajebista, że można ją, jak wspominałem, jeść bez pierogów. Przyspieszymy nieco akcję, żebyście mogli zobaczyć cały proces powstawania pieroga. Może spróbujemy też odpowiedzieć na szereg różnych pytań, które pojawiają się pod filmami. Szczerze mówiąc, to te pytania nigdy nie są jakieś takie specjalistyczne odnośnie podróży w danym miejscu. Z reguły są to pytania, jaka jest muzyka w filmie. Polecam wszystkim program Shazam, bodajże aplikację, rozpoznaje muzykę. Innego typu pytania to są, czemu nie noszę kasku, jak jadę na rowerze. Odpowiedź brzmi, noszę, już teraz mam, kupiłem sobie. Wcześniej nie miałem, bo nie miałem, nie wszystko się ma. Nie mam samochodu na przykład. Nie miałem kasku, teraz mam. Samochodu dalej nie mam. Ale nie, każdy jest ważny, to prawda, przyznam się. Inne pytanie to, kiedy będą odcinki z Azji. Z naszej długiej, długiej podróży, chyba ponad dwumiesięcznej po Azji i południowo-wschodniej. No i co mogę powiedzieć? Podróż była jakiś czas temu. Odcinków jest tak stąd do Polski z powrotem. Przypominam, że jesteśmy w Anglii. Trzeba się trochę przy nich narobić. Filmowałem je nie takimi narzędziami, jakie teraz posiadam. No i materiał się odkłada. Kiedyś postaram się to uwiecznić. Jeżeli ktoś ma okazję pojechać na długą podróż, czy to będzie Azja, czy inny kraj, niech się nad nie zastanawia. Do tej pory wspominamy stragany w Tajlandii, jedzonko jakiś pad thai czy inne tego typu makaroniarstwo. Tom yum. Zupki ostre, w ogóle te ostre tam rzeczy były. W międzyczasie nastawimy sobie wodę, bo zaczniemy te pierogi gotować, bo już nam się przestają mieścić w naszych przygotowanych miejscach. No to już narobiliśmy trochę pierogów. Zabieramy się za gotowanie, tak wyglądają. Piękne, żółciutkie, napuchnięte, leżą posegregowane na tacach, przykryte ścierkami. To ponoć zabezpiecza przed wyschnięciem, bo jeżeli wyschną, to zaczną się kruszyć. Wtedy przygotowanie może być gorzej. I będziemy wrzucać, gotować, wyciągać. Gdy je wyciągniemy, będą się studzić, a po ostudzeniu powędrują już albo do lodówki, albo do zamrażarki, albo do mojego brzuszka. I oli brzuszka. Na pewno część właśnie pierogów tam skończył swój żywot dzisiaj. Okej, okay, wrzucamy nasze pierożki do wody. Dum, dum. Jeden za drugim. Do gotującej się wody z solą. Już pierożki złociste. Lądują na talerzu. Patrzcie, jak wyglądają. Napuchnięte. Lekko takie tłuściutkie. Włożymy je na chwilę, żeby wystygły. Farsz jest tutaj kluczowym składnikiem. My nasz farsz zrobiliśmy z ugotowanych, a następnie ostudzonych i utłuczonych ziemniaków z dodatkiem soli. Potem dodaliśmy trochę sera. Jaki to był ser? To był polski ser twardy, półpusty, marki dowolnej. Ile było tego sera? Około 700 gramów.
700 gramów ziemniaków był cały taki duży garnek, jak tutaj widzicie. I gdy ziemniaki ostygły, dodaliśmy ser i jeszcze roztopioną cebulę z masłem. To wszystko znowu jeszcze raz zadotaliśmy i następnie już to wszystko nadawało się na robienie naszych pierożków, które tutaj już piękne leżą, czekają na zjedzenie, parują tylko, aby lekko ostygnąć. Zostało nam trochę ciasta z pierogów, więc zrobimy z niego pizzę. Czy ciasto z pierogów nadaje się na pizzę? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Dodałem trochę soli. Co wyjdzie, co wyjdzie. W piekarniku wszystko zmienia postać na rzeczy, które są smakowite. A jeżeli na to da się jeszcze sera, jakąś dobrą wędlinkę, to tym bardziej. Czyli ja tak samo daję wszystko, co mam w lodówce, co jest niepotrzebne, musi być zużyte, albo co czuję, że będzie dobrze pasować tutaj. Na pewno podkład jest istotny, bo musi być to chyba pomidorowy czas, pomidorowy jakiś sosik. A następnie trochę sera na spód. No i potem jadę ze wszystkimi składnikami, które mam. Mam tu jakieś kiełbaski, trochę sera, mozzarelli, trochę zwykłego, trochę papryki, mnóstwo przypraw, papryczki ostre, cebula, najważniejszy składnik polskości. To wyciskam, to przystrajam, tak żeby było ładnie, do piekarnika i za chwilę będziemy się mogli cieszyć zajebistą pizzą. Pizza w przygotowaniu, a pierogi już tutaj łaskawie stoją. Zobaczcie, zobaczcie tylko to. Jak ta para unosi się i wypełnia całą tej przestrzeń z zapachem pierogów, śmietany na pierogach i cebuli na pierogach. Niesamowita woń tego wszystkiego. Oczy by jadły, bo zaraz będziemy jeść. Pizza się też robi. No, dzisiaj przymchata bogata. Nasypię trochę sera. Dzisiaj będziemy świętować. Patrzcie, jak niewiele trzeba, żeby mieć dobrą imprezę. Na tę chwilę ja czekałem cały dzisiejszy dzień, a pewnie i wczorajszy. Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy robić pierogi. Za swoje pierogi. Fajda śmietany. Dawno takich dobrych nie jedliśmy. No, lepsze niby zawsze mamy, ale tym nic nie brakuje. Życzę wszystkim wam takich samych pierogów, które wy zrobicie i z których będziecie zadowoleni i które ze smakiem zjecie. To jest wtedy sukces. Tymczasem. A co stało się z naszą sławną pizzą? Otóż pizza wyszła dość dobrze, ser się roztopił, wszystkie dodatki zaczęły współtworzyć tą kompozycję, a my rzuciliśmy się w wir jedzenia i sobotniej przygody, dlatego niestety nie zachowały się żadne materiały poświadczające o jakości wykonania pizzy, ale uwierzcie mi, da się i wychodzi to całkiem nieźle.